Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, tak zostałem miło przedstawiony, zaproszony jako pierwszy tutaj z panelistów, którzy będą mogli powiedzieć co nieco o firmie, którą reprezentują oraz pomyśle, jaki jest realizowany w ramach właśnie funduszy z Mazowsza. Króciutko chciałbym przedstawić parę słów o firmie, powiedzieć czym się zajmujemy, skąd jesteśmy i skąd pomysł na właśnie ramę rowerową z grafenem, która była przedmiotem naszego projektu. Nasza firma powstała w 2011 roku i od samego początku zajmuje się wprowadzaniem innowacji, tworzeniu produktów dla branży rowerowej. Myślę, że jest to każdemu z nas branża bardzo bliska, dlatego że ilekroć się nie spotykamy z naszymi odbiorcami, każdy tak jakby z rowerem ma do czynienia, każdy ten produkt lubi. My natomiast zajmując się wprowadzaniem rzeczy nowych, innowacji, szukamy takich pomysłów, które moglibyśmy jeszcze ulepszyć i zajmujemy się tym już od ponad 7 lat. Jako NGO to nie jest tylko samo projektowanie, my też stanowimy firmę, która wspiera wiele, wiele firm w branży rowerowej. Jesteśmy firmą, która ma duże doświadczenie i osoby, które u nas pracują, prawie 30 osób, projektanci wzornictwa przemysłowego, inżynierowie, konstruktorzy, pasjonaci rowerowi, ale też tak jakby dzięki tej wiedzy jesteśmy o tyle unikatową firmą nie tylko w Polsce, gdyż skupiamy w sobie nieco więcej niż tylko samo projektowanie, też służymy pewnego rodzaju poradą, czy to Polskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu, czy też pomagając w legislacji pewnych norm z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jeśli chodzi o to, o czym przed chwilą mówiłem, jeśli chodzi o świadczenie pewnego rodzaju usług, możliwe są one dzięki temu, że mamy też kompleksowy park maszynowy, który umożliwia nam przeprowadzenie badań, podpowiada niektórym konstruktorom, niektórym producentom, gdzie i jakie w ich produktach są słabości i mankamenty. My staramy się pomóc to rozwiązać. Tak jak wspominałem, tworzymy od samego początku innowacje, jeśli chodzi o produkty rowerowe. Natomiast ja króciutko chciałbym powiedzieć też o tym projekcie, który jest przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania, bo w 2015 roku, kiedy tak jak tu pani zapraszając mnie na scenę mówiła, był duży boom na grafen. My znaleźliśmy na to pewne rozwiązanie. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą AGP, która jako jedyna na świecie potrafi wytworzyć w metodzie pozyskiwania grafenu grafen wielkopowierzchniowy. Ponieważ grafen to jest węgiel, my szybko tak jakby znaleźliśmy pewien kompromis i możliwość tak jakby połączenia, ponieważ dalej poruszając się w strukturze węgla, dla ram karbonowych postanowiliśmy zrobić pewne wzmocnienia konstrukcyjne. Za chwilę Państwu powiem, na czym to konkretnie polegało. Natomiast króciutko, firma AGP jest naszym partnerem w tym projekcie i bardzo nas wspomaga nie tylko firma AGP, ale również Politechnika Łódzka, dzięki czemu możemy potwierdzić jakość i wyniki naszych badań, które udało się wdrożyć. Tak. 2017 rok to było otrzymanie grantu na stworzenie właśnie takiej ultrawytrzymałej ramy karbonowej wzmacnianej grafenem. Na czym polegał projekt? My chcieliśmy do naszej ramy grafenowej wprowadzić pewne elementy zbrojone grafenem, które umożliwią zwiększenie wytrzymałości, sztywności, a jednocześnie umożliwi nam osiągnięcie optymalnej wagi, w szczególności dedykowanej dla sportowców, do ram, jeśli chodzi o zastosowania bardziej ekstremalne. Skupiliśmy się na opracowaniu samego kształtu ramy, potem
razem z firmą AGP, w szczególności tutaj badania firmy AGP i Politechniki Łódzkiej, umożliwiły pozyskiwanie tego grafenu i naniesienie je na ten produkt, z którego ta rama jest wytwarzana, czyli z takich prepregów, kawałków, fragmentów włókien węglowych. Dzięki temu otrzymaliśmy też, to było jeszcze na etapie badań podstawowych, kiedy te wyniki były dla nas zachęcające, a potem nam się udało zrobić to jeszcze lepiej, doskonale i na dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy tutaj patent, który umożliwia nam wprowadzenie tego produktu na szerszy rynek. W trakcie realizacji projektu koncentrowaliśmy się na tym, żeby docelowy produkt, oczywiście w racjonalnej cenie, ale miał też konkretne właściwości dodane, czyli mając już gotowy element w postaci prepregu uzbrojonego w ten grafen, mogliśmy w konkretnych miejscach wzmocnić go, dzięki temu uzyskując lepszą sztywność i mniejszą masę. To były największe nasze wyzwania w projekcie, bo jak część może z Państwa się orientuje, taki wyścig zbrojeń, który jest w branży rowerowej, też jest pewnie w innych branżach, gdzie w szczególności sportowcy szukają obniżenia maksymalnie wagi takiego produktu, a dodania mu innych właściwości mechanicznych. Nam się to udało, mamy również taki egzemplarz ramy u nas na stoisku, chętnie zapraszamy, podzielimy się dodatkowo informacjami. Jeśli chodzi o komercjalizację, jeszcze tylko króciutko, mamy listy intencyjne i mamy prawdopodobnie już w sezonie 2020 rowerowym będziemy sprzedawać do jednego z producentów nasz patent, naszą technologię, którą będzie można zastosować w branży rowerowej, ale myślę, że branża rowerowa to nie jest koniec i pomysł na to, gdzie można zastosować to rozwiązanie, jest bardzo szeroki, w szczególności na pewno w branży sportowej, ale nie tylko. Wiemy, że grafen, który jest mityczny, taki w szczególności w Polsce, naprawdę ma szerokie zastosowania i to, co chciałbym podkreślić, bo powiedzą Państwo, że dużo o nim słychać i dużo w różnych miejscach, tak jakby się o tym opowiada. Ja bym chciał powiedzieć tylko, kończąc swoją prezentację, że my używamy grafenu wielkopowierzchniowego, czyli mamy pewnego rodzaju większą kubaturę niż tylko ten pył węglowy, który gdzieś tam wielu producentów opowiada, że go stosuje albo stosuje, żeby swoje produkty w jakiś sposób uszlachetnić. My, jeśli chodzi tutaj o wizję naszego zastosowania grafenu HSMG, czyli tego wielkopowierzchniowego, uważamy, że przyszłość, tak jak włókna węglowe jeszcze do niedawna były bardzo unikatowym substratem do wielu produktów, dzisiaj wiem, że są stosowane szeroko i w samochodówce, i w wielu dziedzinach sportu, więc myślę, że tutaj dodatkowa opcja na taką wersję z grafenem na pewno znajdzie swoich nabywców też w przyszłości. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.